tak, jeszcze widzę, że chcieliby, żeby nowy klub był w pierwszej lidze. Jeśli chodzi o bilans naszych spotkań, no to było 6 wygranych do 19 przegranych w fazie zasadniczej i 2 mecze wygrane w Pucharze Polski i 1 przegrany, co daje nam bilans 8 wygranych i 20 przegranych spotkań w sezonie. Z ciekawych rzeczy, które udało się nam wyjąć ze statystyk, to, że mieliśmy bardzo równy skład, porównując rozgrywki ligowe do Pucharu Polski, tak naprawdę no, tak jest w siatkówce, że ten Puchar Polski jest jednak troszeczkę inaczej traktowany przez większość zespołów. My podobnie go traktowaliśmy, gdyż w meczach pucharowych grały takie dziewczyny, które zazwyczaj grały w pierwszej lidze. Natomiast z punktu widzenia statystycznego tak naprawdę zachowywaliśmy poziom swojej gry, czy to był poziom, czy to były rozgrywki ligowe, czy rozgrywki pucharowe, to właściwie w każdym elemencie te dziewczyny, które grały w lidze i w Pucharze Polski, tak naprawdę grały na tym samym poziomie. Świadczy to o tym, że mieliśmy bardzo wyrównany skład, to niestety no, nie przełożyło się to w najważniejszym wymiarze, tak, czyli w wymiarze ligi. Wyszło po prostu nam troszeczkę zabrakło. Jeśli chodzi o jeszcze statystyki, to najskuteczniejszą naszą zawodniczką była Ania Sołkowicz. To była 303 punkty.